Cześć, witam i pozdrawiam wszystkich oglądających moje filmy o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się po tygodniowej przerwie, żeby zobaczyć, co dzieje się w moim jedynym ulu. W tygodniu byłem tutaj, żeby zamknąć poławiaczkę do pyłku, ponieważ moje pszczoły z jakiegoś powodu nie mogły znaleźć przejścia do gniazda. I za chwilę zobaczę, co się dzieje w środku. Może tutaj trochę zmodyfikuję ten ul. Na pewno będę chciał znowu znaleźć królową. Jakoś, nie wiem, uparłem się chyba na nią i chcę ją znaleźć, żeby zrobić jakiś mały odkład. Ale jak będzie, zobaczymy. Zapraszam. Dzisiejszy filmik spróbuję zrobić trochę krótszy, bo oczywiście nie ma sensu, żebym pokazywał Wam, jak przeglądam cały ul. Dlatego postaram się go poobcinać trochę, poprzyspieszać. Pokażę Wam tylko najistotniejsze fragmenty, te, które będą najciekawsze. No nic, będę przekładał tutaj te ramki teraz, zobaczę, czy znajdę gdzieś królową. Tu jest ramka przygotowana. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje w drugim korpusie. Puściutko, ale odbudowa idzie. W ostatnim korpusie, tym na samym dole, no prawdopodobnie nic, co mnie interesuje, nie znajdę. Chociaż mogę się mylić. Jedno jest ciekawe. Pszczoły moje szykują się do wyrojenia. Budują komórki rojowe jak szalone. I wychodzi na to, że będą chciały się wyroić. No cóż, jeśli tak chcą, nie będę im przeszkadzał. No jest. W końcu ją znalazłem. Chodzi sobie królowa tutaj po rameczce. No nareszcie. Bo już myślałem, że nie ma królowej w tym ulu. Pokaż mi się. No dobra. No to mamy ją.
ponieważ komórki rojowe widziałem i w pierwszym korpusie, i w drugim. Na samym dole prawdopodobnie ich nie ma, nie będę szukał dalej, ale chwyciłem królową, wiem, że na pewno jest, więc zabiorę jeden korpus z królową i odstawię go w inne miejsce, budując w ten sposób drugą rodzinę, a ten ul, który ma dwa korpusy z komórkami rojowymi, pozostawię tutaj, żeby wyprodukował sobie sam królową i działał dalej. W ten sposób zrobimy podział tej rodziny. Ponieważ ten ul będzie budował komórki i produkował swoją królową, muszę mu na razie zdjąć tą kratę odgrodową, bo i tak nie będzie nikt tutaj czerwił przez jakiś czas. Więc jest szansa, że pszczoły przeładują miód tutaj na górę do górnego korpusu. Ta nowa rodzinka będzie przeniesiona do innego miejsca. Wpuścimy do tej rodzinki królową, która siedzi tutaj w klateczce. Sprawdzam tylko, czy jest. Jest, wszystko się zgadza. Wypuścimy ją na ramki. No i królowa sobie uciekła. Zamykamy. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli nową rodzinkę. No więc, tak jak widzicie, przewiozłem ten jeden korpus z matką do nowej lokalizacji. No i zobaczymy, jak one sobie tutaj będą radziły. Ta rodzina nowa, odkład, jak zwał go, tak zwał, nie jest oddalony na tyle od mojego ula, żeby pszczoły nie wróciły do tego ula. Ale te pracownice, które jeszcze nie były poza ulem, z niego nie wylecą i wciąż tam są młode larwy, jest czerw zakryty, jest dużo pokarmu, więc miejmy nadzieję, że te pszczoły odbudują się na całkiem dobrą rodzinkę. Tamten bez matki będzie jakiś czas szalał, ale tworzą tam sobie komórki rojowe, więc z tych komórek może jakaś matka będzie. No i mam nadzieję, że się nie wyroją, ale jak się wyroją, no to trudno. Ale to nie wszystko niespodzianek na dzisiaj. Za chwilę pokażę Wam coś jeszcze. Ta-da! To jest właśnie ta niespodzianka, o której Wam chciałem powiedzieć. To są dwa odkłady, które kupiłem w tamtym tygodniu. Pszczoły są z rodzaju carniolan. Nie wiem, jak to jest po polsku. W każdym razie są troszeczkę ciemniejsze od tych moich Włoszek. Jak na razie rozwijają się doskonale. Musiałem im od razu dołożyć kolejny korpusik, żeby matki czerwiły do góry, bo te 5 ramek, które tutaj kupiłem w tych odkładach, były całkowicie zapchane już, więc sprzedawca poradził mi, żeby od razu je powiększyć. Za chwilę tylko zajrzę do nich
tak tylko szybciutko rzucę okiem, jak wyglądają. Mam nadzieję, że dobrze. No i na dzisiaj będę kończył. No dobrze. Tak tylko szybciuteńko zobaczymy, co tutaj się dzieje. W tym małym uliku. No, pszczółki dają radę sobie nieźle. Co ciekawe, z tego co tu widzę, odbudowują trutową ramkę. Proszę bardzo. Trutowa ramka odbudowywana. Czyli już widzę różnicę w tych pszczółkach. Także działają ostro. Jak sobie tutaj działają. Na razie górny korpus jest średnio zapełniony. Tu na dole całkiem ostro, jak widzę. Bardzo ładnie. Miodzik czuje larwy. Czyli wszystko powinno być ok. Miejsca mają jeszcze dużo. Więc niech sobie dalej działają. Nie będę im za bardzo przeszkadzał. Zerknę do drugiego. Czy podobna sytuacja? Owieczka mi odeszła razem. O, tu jest nawet jeszcze lepiej. Bo rameczka trutowa jest odbudowana jeszcze szybciej i więcej. Proszę spojrzeć, jaka piękna. Ha. Ciekawe, czy napakują tutaj trutni. To jest bardzo interesujące. Czerw jest, młody też. Zapasy są piękne, bardzo ładne. Ok. Zostawiamy te dziewczyny, niech robią sobie dalej. Tak więc jestem bardzo zadowolony z rozwoju tych dwóch małych rodzin, które niedawno tutaj przywiozłem. Czy nowa rodzinka z odkładu poradzi sobie? Czas pokaże, zobaczymy. Na pewno to nie koniec nowości w tym sezonie, więc zachęcam wszystkich do oglądania kolejnych odcinków i dziękuję za dotychczasowe oglądanie. Serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Cześć!